Tarnów chce budować nowe bloki. W magistracie podpisano porozumienie, na mocy którego w mieście powstanie 537 mieszkań na wynajem. Budynki, w których będą mogły zamieszkać młode rodziny, zaplanowano w 4 lokalizacjach. Nowe bloki powstaną przy ulicy Krzyskiej, przy ulicy Jara Błotna, a także przy ulicy Parkowej i Marynarki Wojennej. To jest świadome działanie miasta, które zachęci, mam nadzieję, wielu mieszkańców do osiedlenia się w Tarnowie. Tych, którzy zawierają dopiero małżeństwa, tworzą nowe rodziny, będą mieli możliwość wynajęcia mieszkania w dobrych, komfortowych warunkach, na zasadzie czynszów, które będą umiarkowane między innymi dzięki pomocy państwa. Te mieszkania będą realizowane w ramach programu Mieszkanie na Start. To jest jakby część programu Mieszkanie M+. Ustawa, która już została wprowadzona, a wchodzi w życie 1 stycznia 2019 roku, będzie dawała możliwości ubiegania się o dopłaty mieszkaniowe w ramach wynajmu lokali, w ramach mieszkań na wynajem. Jakie kryteria trzeba będzie spełnić, aby otrzymać dopłatę do takiego mieszkania, wyjaśnia wiceprezydent Tarnowa Dorota Krakowska. Na jednego członka gospodarstwa domowego mamy 60% przeciętnego wynagrodzenia prezesa GUS opublikowanego w ostatnim kwartale. Na dzień dzisiejszy to jest 2700 netto. Mówimy o netto, nie o brutto, tylko o netto. Jeśli chodzi o kolejnego członka, to doliczamy 30% dodatkowo. W związku z powyższym te kryteria bardzo mocno będą wskazywały, że te czynsze będą dotowane w wysokiej mierze. Nowe mieszkania wybudują Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Miejski Zarząd Budynków i Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wioletta Zaremska, Tarnowska TV.